mamy sytuację, w której partner mocno napiera na nas, tak, i trzyma naszą głowę. Nie jesteśmy w stanie ani go wywrócić, ani nic. Jak pamiętacie, jak byliśmy na ziemi i mieliśmy headlocka i była taka sytuacja, że nie było w stanie, bo jest ciasno, nie byliśmy w stanie ramy włożyć, to co robiliśmy? No, Reszek. Drugi typ headlocka, ucieczki z headlocka. Tak. Bark, kotwica. Nie? Teraz zaczynaliśmy przechodzić. Przechodzimy, tak żeby postawić nogę, postawić rękę na matę, drugą rękę na matę, tak, żeby jego szyja została. Odchodzimy na nogach i zaczynamy pracować, tak? Uważaj, żeby rękę. Zerwać chwyt. Mhm. Jak zegniemy chwyt, przekładamy rękę, kontrolujemy głowę i w zależności co się stanie, możemy w kolano sprowadzić, o, możemy po prostu głową do ziemi dojść, nie ma znaczenia, tak? Chodzi o to, że jak partner nas tutaj trzyma, ciasno, łapiemy, nie, może być, łapiemy za bark, wchodzimy nogą. I teraz obie ręce idą na matę. Chcemy doszpilić go tak, żeby jego głowa była nisko, tak? I teraz odchodzimy na nogach, słabsze jeszcze, odchodzimy na nogach i mocno do przodu pracujemy biodrami, zrywając całą naszą plecami tak naprawdę ten chwyt. Przekładamy od razu ręce, możemy odejść, uciec, a po prostu sprowadzić go w dół, nie? Albo tą nogą kopa. Na żebra, tą, tu, nie ma znaczenia.